Robimy w Brazylijskim Ośrodku Kultury i w imieniu członka Brazylijskiego Grupy Kapitalnego Kratka, a także Związku Polskich Artystów i Fotografików Obrzeg Lubelski, a przede wszystkim firmy Medicon, która tu jest reprezentowana przez kolegów, którzy się sami oczywiście przedstawią i powiedzą, czym będą nas tutaj zajmować przez najbliższe kilka godzin. No i cóż, i oddaję głos Łukaszowi. Zaczynamy. Dziękuję Tomku za zaproszenie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Borowski i w firmie Medicon zajmuję się wszystkim tym, co związane z wyposażeniem studiów fotograficznych i filmowych. I o tym dzisiaj chciałbym Wam krótko opowiedzieć i potem mam nadzieję, że bardzo dużo skorzystacie na fotografowaniu, jak usłyszałem, już nawet kilku modelek. Były plany od dwóch, ale jest Was sporo, więc udało się to rozszerzyć. Organizacyjnie jeszcze powiem, że w razie co, jakbyście mieli pytania później, to tutaj jest kontakt do mnie i możecie się częstować tymi listówkami i później mnie dopytywać o różne rzeczy. Wiem, że pojawiły się pytania po poprzednim spotkaniu naszej firmy odnośnie druku i drukarek i różnego rodzaju rozwiązań czy urządzeń do druku. Jest ze mną Krzysztof Świeżak, któremu można zadawać również pytania o drukarki termosublimacyjne i też brać od niego kontakt, jeżeli byście byli zainteresowani tym sprzętem. No to cóż, tak chwilę takiego bełkotu marketingowego, a potem przejdziemy już do tej przyjemniejszej części, czyli do fotografowania. Firma Fomej, czeska marka, która powstała w Kradec-Kralove już ponad 25 lat temu. Z powodzeniem rozwija kilka kierunków działalności, między innymi studia fotograficzne i filmowe, wyposaża w sprzęt oświetleniowy i nie tylko. Druga część to jest właśnie ta działka drukowa, którym między innymi zajmuje się Krzysiek, oraz ta działka druku takiego profesjonalnego, która przypadła w udziale Szymonowi, który był poprzednim razem. Firma Medicon od ponad 15 lat na rynku polskim reprezentuje markę Fomej, a mnie w udziale przypadła opieka nad tym fajnym sprzętem, o którym Wam parę słów opowiem. Opowiem o tym, co dzisiaj będziemy używali do fotografii, w tym wypadku portretu, ale oczywiście możemy rozpatrywać różnego rodzaju inne tematy. Jeżeli mówiłbym coś niezrozumiałego albo chcielibyście o coś dopytywać, to dopytujcie na bieżąco, bo jest wtedy łatwiej opowiadać o tym sprzęcie. Jeżeli ktoś będzie miał po jakimś czasie jakieś przemyślenia czy po próbach pierwszych zdjęć, to oczywiście służę pomocą. Jest nas sporo, więc pewnie podzielimy się na jakieś większe, mniejsze grupy, żeby to nam sprawniej przebiegało. Co będziemy mieli dzisiaj do dyspozycji? Przede wszystkim dla łatwości tematu będzie sprzęt ze światłem ciągłym. Takim jednym z przedstawicieli to jest najnowsze nasze dziecko, czyli lampa LED-owa z soczewką, potocznie nazywaną Fresnela, natomiast nie jest to w pełni Fresnel, tak jak do tej pory to znaliśmy. Przewagą takiej lampy jest na pewno możliwość doboru temperatury barwowej w płynnym przedziale między 3000 a 8000 kelwinów, więc możemy sobie swobodnie dostosowywać kolor tego światła do światła, które mamy na przykład zastane w jakimś pomieszczeniu, bądź kreować je oczywiście wedle własnych potrzeb. Uzupełnieniem systemu są panele LED-owe. Już dosyć znane na rynku, jest wielu producentów takiego oświetlenia. Na co warto zwracać uwagę, jeżeli ktoś decyduje się przy zakupie takiego sprzętu, czy to do fotografowania, czy w szczególności do fotografowania, bo w filmie, w duchowym obrazie nie jest to aż tak istotne,
Natomiast dla nas fotografów na pewno zbieżność kolorystyczna ma olbrzymie znaczenie, szczególnie przy fotografii produktowej czy przy fotografii technicznej, gdzie potrzebujemy, aby ta barwa była jak najbardziej odwzorowana, jak najbliższa prawdy. Ale i przy temacie, który dzisiaj jest tematem naszego spotkania, czyli przy portrecie, żeby ta twarz też wyglądała naturalnie, żeby nie miała przebarwień. I za to odpowiada współczynnik RA, a jeszcze bliżej czy bardziej szczegółowo współczynnik CRI. I najprościej mówiąc, im wyższy, tym lepszy. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Współczynnik odwzorowania barw, czyli liczba, która mówi nam o procencie odwzorowania koloru danego sfotografowanego produktu czy osoby. Zdarzają się na rynku lampy o bardzo niskim CRI, niskim, czyli około 60 kilku procent. I zdarzają się, mam nadzieję, że coraz częściej, sprzęty o RA czy CRI na poziomie 96, tak jak to mają w swojej specyfikacji lampy Fomeya. To jest jak gdyby jedna działka LEDów, które są teraz w cudzysłowie na topie. Plusem jest na pewno ich energooszczędność, czyli nie musimy podpisywać jakiejś szczególnej umowy z elektrownią i potem straszyć się rachunkami. Kolejną zaletą jest możliwość zasilania niektórych lamp z akumulatorów, tak więc możemy ten sprzęt dowolnie zabierać w te miejsca, w których nie mamy dostępu do energii elektrycznej, co jeszcze bardziej rozszerza ich możliwości. Uzupełnieniem systemu są takie mniejsze lampy efektowe, na przykład takie miecze świetlne, które również mogą być zasilane z akumulatorów. Taka lampa niewielka, dająca dosyć sporo światła, może być umieszczona w dowolnym miejscu, czy jako podświetlenie, czy jako światło efektowe, czy nawet jako światło główne. Z takich lamp możemy składać różnego rodzaju kształty, żebyśmy mogli w oczach na przykład modela uzyskiwać ciekawe kształty, czy odpowiednio oświetlać twarz z odpowiednich stron, tak jak to sobie wymyśliliśmy. Bardzo popularne niegdyś ring flashe, w tej chwili do filmu i do fotografii ring lighty, lampy okrągłe. Lampy szczególnie używane właśnie w temacie dzisiejszego spotkania, czyli w portrecie. Lampa, w której umieszczamy obiektyw czy kamerę w osi lampy, dzięki czemu oświetlamy twarz równomiernie z każdej strony. Jakie efekty możemy uzyskać i co to nam daje, to niektórzy pewnie z Was wiedzą, niektórzy będą mieli okazję dzisiaj potestować. Pośrednim urządzeniem, które łączy oba światy, światła ciągłego i światła błyskowego, które znamy ze studiów fotograficznych. Okej, więc dla tych, co nie pracowali w studio, podpowiem. Lampa błyskowa, monoblokowa, teraz pogadam po nudnemu, czyli lampa, która w sobie posiada wszystko, co jej potrzebne jest do świecenia i błyskania. Dlaczego mówię, że ona łączy dwa światy, czyli ten świat światła ciągłego i światła błyskowego? Akurat ta seria lamp, którą posiada Fomej w swojej ofercie, poza standardowym palnikiem błyskowym posiada światło pilotujące, dosyć mocne jak na lampę błyskową. Bo standardowo tutaj jest ta żarówka pilotująca o mocy 650 W z możliwością wymiany na 1 kW. I tutaj już trzeba się z elektrownią dogadać, bo te rachunki przy dłuższych sesjach niestety mogą nas trochę kosztować. Natomiast zaletą tej dwufunkcyjności tej lampy jest to, że
możemy fotografować zarówno w świetle ciągłym, jak i błyskowym. Jeżeli istnieją takie zadania, w których nie możemy z jakiegoś powodu użyć błysku, na przykład przy fotografii dziecięcej, gdzie dziecko na przykład może się bać błysku, to możemy z powodzeniem zastosować taką lampę z pilotem rozkręconym na maksa i przy nim spokojnie fotografować. Dziecko ma po pierwsze ciepło, bo jest to halogen. Po drugie możemy spokojnie zarejestrować ten obraz, nie błyskając dziecku po oczach i nie strasząc go jakimiś dodatkowym odnoszami. Wracając do ProX-ów. Poza tym, że ona ma to światło ciągłe, światło błyskowe, ma jeszcze wepchniętych sporo różnych innych gadżetów, za które oczywiście musimy zapłacić i warto jest za nie zapłacić, jeżeli będziemy ich potrzebowali czy używali. Między innymi ma możliwość ustawienia takiego tak zwanego szybkiego pomiaru, czyli jeżeli zmierzymy sobie światło na modelu światłomierzem, i potem nie będzie ta lampa w żaden sposób się przemieszczała po studiu i będzie pracowała przez całą sesję z jednym modyfikatorem, to na lampie odczytamy, z jaką przysłoną ona świeci na modelu. Uproszczenie, przyspieszenie pracy nie każdemu potrzebne do szczęścia. Możliwość doposażenia lampy w system sterowania z urządzeń mobilnych, czyli z telefonów, tabletów, komputerów przenośnych czy komputerów stacjonarnych. Jeżeli posiadamy studio 400-500 metrów, gdzie wieszamy lampy pod sufitem i nie chce nam się śmigać po drabinie, super sprawa. W małym studiu 30-metrowym, jak możemy do każdej lampy zrobić 3 kroki i zwiększyć wartość po prostu na lampie, niekoniecznie. Za to oczywiście producent nam każe zapłacić. Co więcej, za co z kolei warto zapłacić? Na pewno warto zapłacić za bardzo wysoką powtarzalność temperatury barwowej i energii błysku. Szczególnie jeżeli robimy dużo zdjęć seryjnych, jeżeli fotografujemy przedmioty w dużych ilościach, potem hurtowo obrabiamy tą pracę, to ta stabilność kolorów i stabilność energii na pewno pozwoli nam na szybszą postprodukcję. To jest na pewno coś, co realnie możecie przeliczyć na pieniądz, no bo czas też kosztuje. Długo się ładuje? Za chwilkę, to jest następne zdanie, które chciałem powiedzieć, tylko tutaj postawię kropkę, że warto za to jak gdyby zapłacić, jeżeli robimy dużo. Przepraszam, wypiłem się z rytmu. Czas ładowania. Teraz już może w dzisiejszych, w tym roku to już nie robi takiego wrażenia, dlatego że czas ładowania lampy 1200 W/s od zera do pełnej jej naładowania to jest 1,6 sekundy, więc to już nie jest ekspres, bo do jeszcze 5 lat temu, kiedy one powiedzmy, że były na starcie propozycji, to robiło wrażenie, bo takie czasy uzyskiwaliśmy tylko z jakichś dużych generatorów błyskowych, studyjnych. W tej chwili coraz więcej producentów już takie czasy oferuje, więc jak gdyby nie jest to wyróżnik na rynku. Rzadko się robi z taką mocą, ale jak gdyby wiemy, że maksymalnie ona potrzebuje te 1,5 sekundy, jeżeli byśmy faktycznie wykorzystywali tą energię. No i wiemy, że mniejsze moce będą ładowały się krócej. Więc jeżeli prowadzimy dynamiczne sesje, to na pewno jest warto za taką lampę, na taką lampę się zdecydować. 7 przysłon regulacji, czyli możliwość dławienia tej energii w lampie. Słoik, popularnie zwany kopułką żaroodporną, czyli takie coś na lampie. Po co to w ogóle jest? Jak myślicie? Bo to też kosztuje, nie? Osłona. I filtr UV. Dwie funkcje. Po pierwsze, osłona przed uszkodzeniem mechanicznym. Jak zmieniamy taki reflektor, jak jest rozgrzany, to jest nieprzyjemnie. Szczególnie jeżeli jest to duży bądź jeszcze większy sokół. Nie uszkodzimy palnika, nie uszkodzimy
żarówki, raczej się nic z tym nie powinno stać. Na pewno też utrudnia nam ubrudzenie palnika paluchami, że jeżeli byśmy gdzieś przez przypadek dotknęli ręką, to co się stanie? Jak jest rozgrzane, to zostawimy kawałek skóry, a zakładając, że jest jeszcze zimne, bo jesteśmy przed sesją. Co się tam dzieje? Po jakimś czasie robi się bum. Druga funkcja, o której tutaj kolega wspomniał, czyli filtr UV. Po co odfiltrowujemy to promieniowanie ze światła? Poza tym, że nasze aparaty, szczególnie firma na cenie, lubi promieniowania UV. Żeby się nie opalać. Tak, na szczęście jest to trochę nie do promieniowania, ale tak, blisko. Ale blisko dlatego, że związane ze skórą. A w szczególności z tym, co się dzieje pod skórą. Jak myślicie? No. Dokładnie. Hemoglobina, która płynie w żyłach, promieniowanie UV uwypuklają, czyli uwypukla żyły, które znajdują się blisko pod skórą. Szczególnie przy portretach, jeżeli modelkę mamy powabną, z cieniutką skórką, szczególnie kiedy ona ma taką cerę delikatną i raptem się okaże, że tych naczynek krwionośnych ma tam sporo, to potem mamy co robić w Photoshopie. Jeżeli mamy mocno odfiltrowane to światło, to mamy mniej pracy. Więc jest to kolejny plus, na który często warto zwrócić uwagę. Co jeszcze warto powiedzieć o tej lampie? W związku z tym, że to jest taka topowa rodzina, bo najwięcej zawsze o nim mówię, a potem pozostałe rodziny mają powycinane pewne funkcje. Czyli jak gdyby potanianie produktu po to, żeby on nadal był wysokiej klasy produktem, ale pozbawionym tych gadżetów, których nie potrzebujemy. Czyli niższa seria nadal ma silnego pilota, bo 650 W bądź 300 W. Nadal ma jakieś sterowanie, może już nie z urządzeń mobilnych, ale z nadajnika na przykład zapiętego na aparat. Nadal ma 7 przysłon regulacji, ale nie posiada już tej funkcji tam przewidywania przysłony. Nie posiada tak rozbudowanego wyświetlacza cieplokrystalicznego, na którym jest tam trochę funkcji wyświetlanych. I nie posiada wersji 1200 W/s, czyli przewidziana jest do mniejszych studiów fotograficznych. I potem kolejna niższa seria, z której została wycięta duża żarówka pilotująca, bo już tam została żarówka tylko 100 W, 5 przysłon regulacji energii, nie ma już w ogóle wyświetlacza cieplokrystalicznego i sterowanie jest za pomocą analogowych potencjometrów, ale jest to nadal bardzo stabilnie pracująca lampa z wysoką powtarzalnością temperatury barwowej i energii błysku na poziomie do 99%. Nadal ma kopułkę, nadal ma bardzo dużą ergonomię pracy. Wszystkie te lampy z serii profesjonalnej, tak dla podkreślenia ich jakości i dobrości, są objęte 5-letnią gwarancją, co w tej chwili jest unikatem na rynku światowym. Żaden producent, nawet markowego sprzętu, czy bardzo markowego, nie oferuje takiej opieki gwarancyjnej jak Fomer. No i zostali nam ostatni przedstawiciele. Łączący fotografię studyjną z fotografią studyjną poza tym miejscem, które do tej pory nazywaliśmy studiem. Bo dla mnie już studio jako studio, czy fotografia studyjna, to nie jest fotografia w pomieszczeniu, które jest zaaranżowane pod studio, tylko to jest
miejsce, w którym my chcemy fotografować przy użyciu wydajnych, dobrych, z dobrą powtarzalnością lamp studyjnych. Co więcej, oferującą nam możliwość modyfikowania tego światła za pomocą różnego rodzaju modyfikatorów, a nie tylko jakichś tam odbłyśników czy pseudo softboxów do lampy reporterskiej. Teraz odbiegnę od tematu. Nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, czy nie zgodzi, natomiast używanie lampy reporterskiej, która w dużym przybliżeniu ma palnik z odbłyśnikiem tej powierzchni, świecącym ile stopni na boki? O, no nie dużo się pomyliło. I teraz pytanie. To jest pytanie zaczepne. Zakładając taki reflektor, to mi coś daje? Czy tylko fajnie wygląda? Daje. Co da? No światło w tym momencie. Tak? Moim zdaniem w 80-90% daje tylko wygląd. Nie. A nie kierunkuje bardziej światło? Kierunkowe światło kieruje. Jak? Z takiego palnika? To jest kierunkowe światło. Po co obcinać boki? No więc... Po co obcinać boki? Po co to zakładać? Dokładnie. Po co to zakładać? Z tak małego, płaskiego palnika, który daje dosyć wąskie, jak na swoje możliwości, światło, nie da rady. Uwierzcie mi, że lepiej jest kupić tańszą lampę przenośną, która, jeżeli rozpatrujemy systemówki, czyli lampę Nikona, Canona topową, to jest koszt około 2000 zł i to też jest koszt około 2000 zł. Tylko, że to Wam daje naprawdę możliwości. A tam daje Wam możliwości fotografii reporterskiej. Tak, super, natomiast nie fotografii studyjnej. Możliwość modyfikacji światła to jest plus takiej lampy, która jest też zasilana z akumulatora, czyli możemy ją zasilać w miejscach niedostępnych, czy niezależnie od energii elektrycznej. Natomiast na tą lampę, jak zapinamy różnego rodzaju modyfikatory, to będzie miało sens wtedy. Bo albo to światło skupiamy, czy odpowiednio rozpraszamy, czy odpowiednio je odbijamy, mieszamy z takiego cosia z biurą, ciężko gotować zupę, czy z takiego średniego, czy większego modyfikatora, który zapniemy i będziemy albo zmiękczać, albo po prostu kierunkować to światło, co dzisiaj będziemy sobie ćwiczyć, to ma sens. Ilość tego światła, jaką jesteście w stanie uzyskać z lampy reporterskiej, to jest ile w przeliczeniu na watosekundy, jak myślicie, albo ile wiecie? Ile? Nawet do 100 watosekund. Duże lampy zasilane z zasilaczy zewnętrznych mogą mieć 98 watosekund. No, a tutaj tak naprawdę od 200 watosekund się zaczynają takie lampy. Tak więc to jest plus, a teraz odwracając sytuację, jeżeli tak sobie żonglujemy tymi danymi, ile zawiera taki średni modyfikator? Już w przysłonach, żeby było łatwiej. Nie, to przesadziliście. Do 2. W zależności od gęstości dyfuzora, ten wewnętrzny zabiera około 75 blendy i drugi około 75, czyli 1,5. Czyli możemy przyjąć, że do 2. Dzięki temu, że to światło się tam mocno odbija w środku, to ono nie traci aż tak na swojej energii. I teraz zapinając do tego 400 watosekund, będzie łatwiej jeszcze liczyć, i zabieramy 2 blendy, to zostaje nam co? 100 watosekund mniej więcej, tak? Czyli tyle, co najmocniejsza lampa reporterska bez modyfikatora.
To teraz pomyślcie, co się stanie, jak zapniemy stowatyzm. Prawie nic. Tak więc żonglujcie sobie tymi liczbami, uświadamiając sobie, co z danego urządzenia można robić. Bo nie zawsze dokładając to coś do lampy na przykład reporterskiej, ma to sens. Można próbować, owszem, do wielu zastosowań to wystarczy. Natomiast jeżeli chcecie się od początku uczyć światła studyjnego, to bardzo, bardzo podchodźcie do tego z nieufnością. Oczywiście.